Cześć, siemanko, z tej strony Squido i witam w kolejnym odcinku serii Industrial Craft. I co mam na sobie w ogóle? Mam na brzuchu coś dziwnego, co zasyłania flagę Jamajki, ale w każdym razie to jest lab pack, którego tworzyliśmy w ostatnim odcinku. Tutaj troszkę zmieniłem, ponieważ gdy miałem tutaj ten transformator, to miałem 32 jednostki na 32 jednostki na sekundę na te 3 badboxy. A teraz, gdy mam w takim sposobem, to mam po 32 na boki i tutaj mam 128, jeśli to jest możliwe, więc ten główny badbox środkowy jest zasilany w pierwszej kolejności z najwyższym tempem, a później tutaj te po bokach z tempem 32 jednostek na sekundę. W każdym razie, co będzie w dzisiejszym odcinku? Byłem ostatnio na takiej wyprawie, gdzie zbierałem trochę drewna. No to jest malutko drewna. Pomógł mi lab pack, bardzo pożyteczne narzędzie. Mogę kopać i kopać i wydobywać piłą drewno praktycznie bardzo, bardzo długo. W ogóle piła ma swój dźwięk. Jeśli się przysłuchacie. Chyba, że to mam wyciszone, bo bardzo mnie zdenerwowały te dźwięki maszyn. No jednak trochę. No cóż. Myślę, że mogę naładować sobie lab pack. O pojemności 300 tysięcy jednostek. Czyli takie połowy MFE zabieram za sobą, no nie? To jest naprawdę sporo energii i to można wykorzystywać przez bardzo długo. Dzięki temu mogę z wiertłem na długie wyprawy chodzić. Ale nie o tym będzie w dzisiejszym odcinku. I jeszcze fajną rzeczą jest to, że piła zbiera również liście. A liście mogę wykorzystywać do tworzenia skrapów, odpadów. Czy jak tam to jeszcze można nazwać. A tych skrapów naprawdę im jest potrzebne sporo. Zastanawiam się, czy tutaj nie postawić kolejnego recyklera. Ale nie mam skąd tyle materiałów brać, aby na dwa recyklery było, więc jeden myślę, że jest okej. Pewnie już od samego początku, od początku odcinka się zastanawiacie, co to jest tutaj te bloki. I pewnie wiecie, bo domyśliliście się po tytule tego odcinka. Będę chciał stworzyć dom, niestety już zachodzi słoneczko. Dlatego to drewno właśnie zbierałem. Go sleep. Dzień dobry wszystkim. Tak więc chcę sobie zrobić domek i nie ma sensu, abym wam to pokazywał całe, jak to wszystko buduję. Będę wam pokazywał po prostu, jak skończę dany etap tworzyć i tak będzie, myślę, że to będzie spora konstrukcja, więc surowców na pewno mi zabraknie. To będzie tylko tak na pierwszą warstwę. Więc ja się zabiorę do pracy i wam pokażę już za chwilę moment. Dla mnie to będzie troszkę więcej, bo pewnie zabraknie materiałów od razu po stworzeniu fundamentów i trzeba będzie gdzieś iść. Ale to już mój problem. I tak właśnie wygląda parter, a raczej jego konstrukcja. Możecie tutaj sobie to zobaczyć, w jaki sposób to zrobiłem. Nie jest to nic trudnego. W międzyczasie jeszcze musiałem iść po drewno do dżungli. I zebrałem tego sporo. Całkiem sporo. Myślę, że skrapów zaraz będzie cały stack. Wow. Nie wiem, ile trzeba potrzeba stacków, aby jedno iridium utworzyć. Ale pewnie sporo. W każdym razie... O, tutaj jeszcze nie dałem. Dziwne. Ale teraz będzie ok. Trochę mi się nie podobają te okna, no ale to jeszcze później będę się zastanawiał. Chciałbym, aby to było w miarę symetrycznie, ponieważ cały dom zrobię taki, aby był symetrycznie. Nie wiem, czy wam mówić dokładne wymiary. W sumie to mogę powiedzieć, skoro już jest zbudowane. Z tej strony jest 30, z tej strony 20. Tutaj po 10 w tych dwóch, tutaj już 10, a tutaj 20. Takie są wymiary tego domu. Myślę, że to całkiem fajnie będzie. Tylko muszę to jeszcze ukończyć wcześniej.
Lappaka mogę naładować. Więc ja teraz chyba zrobię drugie piętro, jakoś się postaram. To zobaczymy się za chwilę, kiedy to już będzie ukończone. A mnie czeka teraz sporo pracy. I tak wygląda moja nowoczesna posesja, którą stworzyłem. Nie wiem, czy do końca tak chcę. Być może jeszcze coś zmienię. Nawet fajnie. Nawet jest ok. Tutaj wykopałem taką wielką dziurę w ziemi, bo potrzebowałem sporo naprawdę kamienia, aby zrobić właśnie... I tu jest właśnie kanion. I tam jeszcze na dole wydobywałem. Więc naprawdę sporo tego. Oj, dużo. Zeszło mi chyba na to około 10 staków kamienia, no ale już jest ok. I tak to właśnie wygląda. Teraz tędy tutaj nie wejdę. Spróbuję jakoś z tej strony. Być może będzie dobrze. No i to wygląda właśnie tak. Bardzo fajnie to wygląda wewnątrz. Nie wiem, czy z zewnątrz też by tak fajnie wyglądało. O, tu jest ok. Tego mógłbym się pozbyć. O. Albo lepiej, nie? Nie no, w sumie było ok. O, może tak. I czegoś mi tutaj brakuje. Aha, wiem, drzwi. Więc stworzę drzwi, tylko ile? 2 razy 5, 10. 10 drzwi, proszę. Nie wystarczy mi tyle drewna, co tutaj mam. Wow. A to fail. Trochę kiepsko, ponieważ nie mam pochodni, a jest już noc, więc chyba będę się stąd zbierał. Nice. Bardzo pomocna jest ta piła, jest naprawdę bardzo fajna. Tutaj tak to wygląda, można tutaj pochodzić i taka była tylko idea. Nie wiem, czy tutaj będę coś zmieniał, być może jakieś barierki tutaj albo w niektórych miejscach tylko. Tak wiecie, tylko kilka kratek. No nie wiem, może by to była ciekawa idea. Aczkolwiek w tym odcinku chyba tego nie wykonam. O, tutaj drzewka urosły. To może zostać, ale to trzeba będzie znowu ściąć. Bo szukam takiego wysokiego drzewa, aby było. Takich niskich drzew to nie chcę. Tutaj mi niestety wybuchnął creeper, dlatego ta skrzynia jest w tym miejscu, a nie w tym. Po prostu została zmieciona z powierzchni tej ziemi. Troszkę domu też uszkodził creeper, a nie lubię creeperów. No ale domek żyje i ma się całkiem dobrze. Teraz największy problem, jaki będę miał, to zbudować to jakieś schody. O fuck, dobra, może pierwsze pójdę spać. To nie był wcale taki zły pomysł. Creeper mnie goni, szybko do łóżka, run, forest, run. Żyję, sorry za to, że mknąłem w mikrofon. Dobra, creeper, chodź tu, patrz, piła motorowa. Fuck, drugi! Skąd on się tu wziął? No nie, mój domek zniszczony. A, tak budowałem go. No cóż. Trudno. Naprawdę wielka szkoda, że mój domek, dzieło tego odcinka, właśnie zostało wysadzone przez creepera po raz kolejny. Już dzisiaj. O, ale to nie jest to drewno, którego szukałem. Do dżungli mam spory kawał, ale mam chyba gdzieś sadzonki, więc postaram się tutaj wielkie dżunglowe drzewo wyhodować, tak, wielkie dżunglowe drzewo. I coś jeszcze ogarnę z tymi oknami, aby to było naprawdę fajnie i na pewno jeszcze podłogę. Ale teraz co chciałem zrobić? Może od tego zacznijmy. Wskoczę tutaj? Wskoczę, tylko...
Niech się tylko rozpędzę. Nie. Tak to nie. Jest. Udało się. Edward. Chodź tu. Co ty tutaj robisz? Wow. Co jest? Dziwne. Więc będę potrzebował jakichś schodów. Skoro tutaj jest, to możemy zrobić coś takiego. Tej schody? No nie byłby to zły pomysł. Okej. Tylko, że nie mam tych stone bricków właśnie teraz. Czy to były schody kręcone w ogóle? Da się takie zrobić w Minecrafcie? Coś takiego? A da się. Przecież tak się robi kopalnie. Tylko, że to by mogło być na troszkę... Tak, nawet bardziej. Dobra, spróbuję coś ogarnąć, jakieś schody. To na dobrą sprawę możemy również przerobić na stone bricki. I spróbować jakieś schody zrobić. Więcej trochę. Okej, i spróbuję to jakoś umieścić teraz. Więc nie mam żadnych pomysłów. Jakby to mogło wyglądać. Może coś po prostu takiego. Nie. Chwila, tak. Jakie by to miało zadanie tutaj? No w sumie wejdę. W sumie to wejdę, nie jest tak źle. Mogą być. Ale tylko, że źle to zrobiłem. Źle, źle, bardzo źle. I znowu. Schody muszą być tak. Jeśli mają działać. I zabrakło jak zwykle jednej pary. O, schody. Nie, nie będę z tego korzystał. Potrzebuję gdzieś tutaj zrobić. No, niech na razie będzie coś takiego. Jeśli będę robił podłogę, to się tym na pewno zajmę. Okej. Good, but I need więcej przestrzeni. Czyli to już w ogóle tego teraz nie rozumiem. Tutaj musi być coś. Tak. Moja piło działa i tak tam love pack. Jak widzicie, bardzo powoli się wyładowywuje. Więc moja piła zrobi coś takiego. Może niekoniecznie aż tak. No ale coś takiego się przyda. Na pewno. Czyli tu mam dotąd. Okej, czyli będzie nawet równo. Tylko chciałbym to jakoś teraz ogarnąć. Nie mam wystarczająco pewnie tych desek. Jeszcze tego zabraknie. Na pewno tutaj musi być coś takiego. I tutaj musiało być... Tak, dobra. Ale tym się już nie będę bawił w tym odcinku. Myślę, że to nawet byłby dobry moment, aby zakończyć. Chociaż kto wie... Nie, bez tego tutaj by nie dało rady. Bardzo zły pomysł, Guido, bardzo zły. Po prostu mam lepszy pomysł, że jeśli odsunę te schody o jeden klocek, to wtedy będę miał wystarczająco więcej miejsca. Czyli mniej więcej coś takiego, tylko że muszę znowu to wszystko rekonstruować. Ale to już zrobię poza nagraniem. Okej. Myślę, że jest całkiem fajnie. Oczywiście tutaj też zrobię jakąś podłogę. Nie wiem, z czego by ona miała być. Nawet.
O, jak widzicie, podczas tego odcinka pół staka skrapów. To już jest prawie cały stak. Wyciągnąłem to, aby się nic nie stało. Z tym. Więc na pewno pójdę jeszcze do dżungli. A nie pójdę do dżungli, nie. Zrobię coś ciekawszego, tylko tutaj są sadzonki z dżungli. Kości? Zaraz tutaj wyhoduję jakieś mutanty. To i tak trzeba gdzieś ciąć. Gdzie by mutant rosnąć mógł? Może tutaj. W Frankensteinie. Ożyj! Wow! Ale hardcore. Ale hardcore. Wow. Dobra. To by jest ogromne, przyznam. Jak ta moja energia? Wow. Nice. Trzeba będzie jakieś dodatkowe maszyny uruchomić, ponieważ tutaj jest za dużo energii normalnie. Co jeszcze mogę tak wyrzucić? Dirta. Dirt mi nie jest do niczego potrzebny. Tą sadzonkę schowam, naprawdę sporo z tego drewna będzie. Fajnie. Nie mam jeszcze nawet oświetlone, kurczę. To takie nieprofesjonalne jest póki co. Ale myślę, że fajnie wygląda, dosyć fajne. I fajnie się zapowiada. Tak więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Poglądajcie moją farmę. Wow, z tyłu też mam takie fajne lapaka. Fajne, naprawdę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. I widzimy się. Oczywiście. W kolejnym odcinku. Cześć!